Poniedziałkowy poranek 19 stycznia w sali obrad Wejherowskiego Ratusza odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Tematem spotkania było przyjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie w ramach przeprowadzenia wyborów do rad osiedli. Wybory odbędą się 15 marca bieżącego roku. Dotychczas w naszym mieście funkcjonowała tylko jedna rada na osiedlu Sucharskiego. W marcowych wyborach będziemy wybierali 4 takie rady: Sucharskiego, Radę Osiedla Przemysłowa oraz Radę Osiedla Śmiechowo-Południe i Śmiechowo-Północ. Jednak wybory będą ważne wówczas, gdy frekwencja na danym osiedlu wyniesie co najmniej 10%.